Witam wszystkich na moim kanale, ja na imię mam Darek i chciałem Was dzisiaj zaprosić na nietypowy odcinek, ale mam nadzieję, że Wam się spodoba. A mianowicie chciałem się z Wami dzisiaj podzielić moimi zbiorami, moją kolekcją. No nie będzie to powiedzmy cała kolekcja, moje wszystkie zapachy, ale znaczna jej większość. Miałem kiedyś nawet pytania w komentarzach, czy mógłbym pokazać, mógłbym zrobić jakiś film o tym. A więc wydaje mi się, że przyszedł odpowiedni czas i zrobimy to teraz. Przy okazji pokażę do kamery jakieś zapachy i pokrótce omówię. A więc zapraszam na film. A więc zapraszam na drugą część, na skromną prezentację. Tak wygląda. To jest szafka oryginalna, na której trzymam powiedzmy tą swoją większą część zapachów. Musiałem to tak postawić, ponieważ mój tripod jest za krótki. Musiałem trochę pokombinować, ale mam nadzieję, że dam radę. A więc to są takie moje powiedzmy best of the best zapachy. Jest tutaj mieszanka, są tutaj zapachy europejskie, ale większość tej szafki stanowią, wydaje mi się, zapachy z Bliskiego Wschodu. Omówię powiedzmy każdą z półek i tak po kilka zapachów z każdej półki będę Wam chciał pokazać. Oczywiście większość z tych zapachów Wy już możecie obejrzeć na moich filmach. Mówię, no większość. Są tutaj niektóre, o których jeszcze nie wspominałem. A może teraz wspomnę kilka słów. A więc co my tu mamy? No oczywiście krydy na górnej półce, Royal Water, bardzo fajny, bardzo rzeźki, bardzo świeży zapach dla mężczyzny, naprawdę fajny na ciepłe lato. Original Vetiver, no to już raczej dla mężczyzny dojrzałego zapach, ale też fajny, męski, bardzo, bardzo, bardzo dobrze zrobiony, bardzo dobry, do bardzo dobrej jakości. Royal Mayfair, no eukaliptus, do tego zapachu trzeba się przyzwyczaić. Nie jest łatwy, ale jest naprawdę bardzo fajny, bardzo ładny. Co my tu mamy dalej? O, ten nieszczęśnik, niestety w tym roku nie trafiłem z tym zapachem od Creed'a i Mogę mieć im to za złe, ale przecież ja sam go kupiłem i kupiłem go w ciemno, więc teraz nie ma co wylewać łez. Może się jeszcze do czegoś przyda. Aventus Cologne. Następny. No, tego już Wam prezentowałem. Bois de Portugal. Bardzo fajny klasyk, męski klasyk. Jest jeden z lepszych od Creed'a. Mój ulubieniec, jeden z ulubieńców, Viking, bardzo mroczny, bardzo tajemniczy, zielony zapach męski. Mój ulubieniec na lato, Millesime Imperial, a więc melon, bardzo fajny, słony melon na lato, jak znalazł. Co my tu mamy? Tego Wam jeszcze nie pokazywałem, to jest Assama Iceland. To jest dom z Bliskiego Wschodu, zapach morsko-wetiwerowy, bardzo fajny, wspomnę o nim jak przyjdzie na niego czas, fajnie, bardzo męski jest. Co my tu mamy? ASQ Abdul Samad Al-Qurashi Makkah Blend, o tym też nie wspominałem. Różne opinie chodzą na temat tego zapachu. Jedni go lubią, drudzy go nienawidzą. Nie wiem. Trzeba, bardzo, bardzo spicy jest, ostry. Trzeba mieć do niego podejście. Co my tu mamy dalej? No, oczywiście mój ulubieniec, mój signature scent, Safari Extreme. Już zostało trochę mniej niż pół butelki. Bardzo fajny. Ud noszalny.
ASQ tak samo, bardzo, bardzo piękna róża, bardzo pięknie zblendowana, róża taka noszalna nawet dla mężczyzny. Oczywiście następny ASQ z odrobinkami udu w środku, to jest Kaszab al Ud, to jest już taki drzewny ud, bardzo, bardzo dobrej jakości. Ten Wam już pokazywałem, zrobię o nim niedługo film, to jest Tiziana Terenzi Ursa, a więc tytoń, bardzo fajny tytoń, taki ostry, ostry tytoń. Przechodzimy do półki niżej. No, wydaje mi się, że na tej półce to mam takie, tutaj stoją takie raczej moje, moje perełki. O tym Wam już na ostatnim filmie chyba, tak, wspominałem. By Killian, tytoń tak samo, Criminal of Love. Bardzo fajny tytoń. Jestem w trakcie takich dłuższych testów teraz tego zapachu. Zrobię niedługo film. Kisses Rain od Renier Perfum, czyli produkowany w Czechach u naszych sąsiadów. Ud z wanilią, bardzo fajny, bardzo noszalny. Jesień, zima, coś pięknego. Albalt Alkaligi, następny. O tym wspominałem już kiedyś, to są orzeszki ziemne. Zapach nazywa się Dubai, bardzo fajny, bardzo dobre. Bardzo dobrej jakości te zapachy są. Ja mam 3 w swojej kolekcji. Chciałbym mieć więcej, ale na razie jest to ciężkie do kupienia. Tu jest też od nich Gajat, się nazywa ten zapach. I to jest, powiem Wam, że jeden z najlepszych zapachów z Bliskiego Wschodu, który, powiedzmy, został przekonwertowany na zapach europejski. A więc to jest taki wschodni wyrób na potrzeby Europy. Bardzo męski, bardzo fajny. Naprawdę coś zrobię o nim na pewno odcinek, bo jest o czym. O tym już też Wam wspominałem. Bardzo fajna, bardzo fajny zamsz. Zamsz, troszeczkę udu, troszeczkę kwiatów. Coś pięknego. No, mówię Wam, te zapachy, naprawdę cena nie jest jakaś kosmiczna, a jakościowo i unikalnie te zapachy naprawdę biją na głowę niektóre za grubą cenę. I powiem, mówię Wam to szczerze, ponieważ ja posiadam te, powiedzmy, za duże pieniądze i mogę spokojnie z czystym sumieniem powiedzieć, że te nie odstępują bardzo jakoś specjalnie tym drogim. No, przechodzimy do moich ulubieńców. Hint al Ud to jest Awrak. Tego Wam jeszcze nie pokazywałem. Jest to u mnie nowość, ale mam odcinek nagrany z rozpakowania, a więc kiedyś go wrzucę. Konwalia. Coś pięknego. Naprawdę. Bardzo fajny dla kobiety też by był. No, jeden z moich ulubieńców z tego domu, a więc Ahojas, tytoń i miód, coś niesamowitego, naprawdę. To jest ich, o ile dobrze pamiętam, to jest ich bestseller w sprzedaży, przynajmniej był. I wcale im się nie dziwię, ponieważ warty jest naprawdę każdych pieniędzy. Następny jest tutaj, mam, jak mi się go uda, to, o ile się nie mylę, tak. To był mój pierwszy Hint al Ud, z którym się zapoznałem i kupiłem go naprawdę przypadkowo, okazyjnie, od kolegi Wojtka. Pozdrawiam Wojtka, jeśli będzie oglądał film. Sprzedał mi, w tej butelce było trochę więcej, on sobie odlał i resztę mi sprzedał. I powiem Wam, że po zakupie tej butelki wiedziałem, powiedzmy, na czym ten dom stoi, ponieważ jakość tych zapachów i w ogóle wykonanie jest naprawdę na najwyższym poziomie. A więc na podstawie tego zapachu postanowiłem, powiedzmy, poszerzyć swój asortyment o ten dom. Tu jest mleczny ud. Ten zapach nazywa się Hint. Bardzo fajny, bardzo noszalny. Coś pięknego, też jeden z wyżej cenionych od nich.
Co my tu mamy dalej? Może nie być łatwo to wyciągnąć. Rasasi z kolekcji Borus. I to jest mój chyba... To jest mój ulubiony, to jest Kambodża. Bardzo, bardzo noszalny ud, ale taki orzeźwiający ud, także można go nosić właściwie na co dzień. Można go ubierać co dzień, aczkolwiek ja go bardzo oszczędzam. Jest tak wyjątkowy, nie chciałbym, żeby mi się znudził za szybko i używam go tylko na specjalne okazje, ponieważ sam zapach też jest bardzo specjalny. Co my tu mamy dalej? Emirati Mask od Hind Al Oud, o tym robiłem film. Tu jest wanilia i tu jest piżmo, ale jakie piżmo, to jest naprawdę coś pięknego. Powiem wam, że ja nie lubię się wypsikiwać, powiedzmy cały, zlewać się perfumami. Mi wystarczy tylko pół spraya, nawet jeśli perfumy jakieś nie są w projekcji bestią, ja i tak staram się miarkować je. Także jeśli zapach jest powiedzmy jakiś słabszy, to biorę dwa spraye. Jeśli jest z tych mocniejszych, to jeden albo pół nawet spraya. I tego powiem wam, że to jest pół spraya i jest cały dzień, utrzymuje się, no może nie na skórze, ale na ubraniach jest cały dzień, mamy z głowy. Emirati Mask. A tutaj to jest powiedzmy bardziej złożona wersja Emirati Mask i ten się nazywa Emirati Oud. To też jest u mnie nowość i zrobię o nim film niedługo. Nie robiłem z rozpakowania, nie wiem dlaczego, po prostu nie zrobiłem, ale zapach jest naprawdę, naprawdę świetny. To jest mniej więcej to samo co Emirati Mask, tylko że tutaj jest dodany oud. I są jeszcze akordy daktyli. Coś pięknego, też bestia w projekcji. Co my tu mamy? Mamy od Toma Forda. Tom Ford Wood. Wydaje mi się, że jeden z lepszych zapachów od Toma Forda, aczkolwiek ja jakoś specjalnie nie miałem okazji zapoznać się z większością jego zapachów jakoś na dłużej, ale z tych, które znam, to jest jeden z lepszych. Jest oud, ale no, nie jest to taki powiedzmy oud bliskowschodni, ale jest bardzo noszalny. Sam zapach też naprawdę jest coś pięknego na ten okres takiego powiedzmy sezonu chłodniejszego jak najbardziej. I co my tu mamy dalej? No o tych robiłem już filmy. To jest oczywiście Frederick Malle French Lover, a więc tu jest świeżo skoszona trawa, taki fajny zapach na wiosnę, powiedzmy te klimaty. Tutaj słodkości nie użyczycie. To jest, mówię, to jest taka siekana zielenina, coś w tym stylu, trochę takiego, trochę posmak takiego siana jakby. Bardzo, bardzo fajny, męski zapach. Następny jest Patricia de Nicolai, to jest New York Intense Classic, to jest taki klasyk. Bardzo fajny, tylko mówię, no na pewno nie dla młodego chłopaka do tego zapachu trzeba dojrzeć. Podobno ludzie porównują go z tym. Musiałbym to jakoś tak bliżej się temu przyjrzeć, czy to rzeczywiście coś w tym jest. No, ten jest bardziej leśny, ten jest taki trochę bardziej słodkawy i pikantny. Tyle, co mogę powiedzieć na szybko. Co my tu mamy? No, możemy zacząć od powiedzmy Blends of Love z domu Kaltat. To jest Ai, tak się nazywa, a więc po japońsku kochać, miłość. O tym wam jeszcze nie wspominałem, ale zrobię to teraz, powiem wam kilka słów. No tu jest brzoskwinia i mandarynka, coś pięknego. Bardzo, bardzo fajnie zblendowany, bardzo dobra jakość tego zapachu. Tutaj prawie normalnie tak jak czuć tą brzoskwinię, tak jakbyśmy ją zaraz wycisnęli przed chwilą gdzieś do pojemnika i wymieszali. Takie prawie żywe oddaje zapach tych owoców.
Następnym z Blends of Love jest Libe, o tym już wspominałem. To jest, powiedzmy, ten zapach trochę awentusi. Coś podobnego, świeży. Tu jest bergamotka, takie sprawy. Mówię, trochę awentusi. Jest jeszcze jeden, który chciałem Wam powiedzieć. Zaraz, to jest chyba ten, a o którym nie wspominałem. Tak, to jest Ask, a więc to jest z tureckiego, kochać, miłość. I tu jest róża, tu jest turecka róża. Dosyć pikantna, dosyć mocna ta róża. Wszystkie te zapachy zresztą z Kaltat Blends of Love, one mają dobre parametry. Fajnie wszystko się trzyma na ubraniach, na skórze. Nie ma im nic bardzo do zarzucenia. A więc no, tu jest róża. Jak wiecie, Turcja słynie z róży. Dużo domów używa tureckiej róży w swoich zapachach. Jest róża turecka, jest róża bułgarska, jest taif, róża z Arabii Saudyjskiej, a więc takich kilka, które dominują w perfumerii. Bardzo fajny różany zapach. Przechodzimy do półki niżej. W półce niżej, powiedzmy, co my tu mamy? O tym Wam też nie wspominałem jeszcze. Jest to Cass and Oud, a zapach nazywa się Malaki. Bardzo, bardzo fajna butelka. O tym domu robiłem już jeden film, ale inny zapach to był. A tutaj mamy bardzo animaliczny, wręcz taki balsamiczny ambra. Tu jest ambra, bardzo mocna ambra. Zapach bestia w projekcji. No, tego dżentelmena chyba nikomu nie muszę przedstawiać. Aventus od Creed'a. Duża butla. Powiem Wam, że ja tą butlę swojego czasu, no już parę lat temu, taki sklep miał bardzo, bardzo fajne ceny. I powiem Wam, że ja tą butelkę 250 ml parę lat temu na tamten czas kupiłem w cenie takiej, w jakiej teraz, powiedzmy, można kupić setkę. A więc, no, dobry deal, bardzo dobry deal. Aventus. Dar Al-Tayyib, zapach nazywa się Sin, o tym też jeszcze nic nie nagrywałem, ale już go kiedyś Wam pokazywałem. Powiem Wam, że ten zapach, jak się ustoi, nawet teraz widać, nie wiem, czy tutaj do kamery będzie widać, on, jak się ustoi, to nawet widać takie drobinki, które, powiedzmy, zapach z destylacji, te drobinki są w środku, coś podobnie jak tutaj możemy zobaczyć te kawałki udu. Tak tutaj drobinki, powiedzmy, akordów zostają, a więc no, to świadczy o tym, że zapach naprawdę jest wartościowy. Nie jest to jakiś taki zapach przepuszczony przez 120 sitek. Zapach orientalny, typowo orientalny, ale zrobię o nim film. Co my tu mamy dalej? Tu na dole mam już te ASQ zapachy. I tu są zapachy z tej kolekcji Exclusive Online. I o tym robiłem na przykład film, to jest Oud Musk, bardzo fajny, słodkawy i dla chłopaka, i dla dziewczyny, taki oud utrzymany w bardzo dobrym poziomie, że nie jest to taki oud, powiedzmy, jak niektóre z tych, że jakiś męczący. Co my tu mamy dalej? No, mamy na przykład z Arabian Oud i ten zapach nazywa się Hayati. Niektórzy mówią, że to jest unisex, niektórzy mówią, że to jest zapach dla kobiet. Nie wiem, powiem Wam szczerze, że ja się nim psiukałem i mi jakoś to specjalnie nie przeszkadza. Bardzo fajny zapach. Kwiaty, owoce na bardzo dobrym poziomie. Na bardzo dobrej jakości. Następnym z Arabian Oud jest Rosewood. No i tu jest myrch. To jest podrywacz. To jest zapach dla na ten, powiedzmy, na chłodny sezon, na wieczór. Zapach dla podrywacza.
to nie ma przeproś na ten zapach. Bardzo fajny, bardzo, bardzo męski. Ja się zbieram swoją drogą, żeby zrobić taki odcinek, powiedzmy, o zapachach z mojej kolekcji, takich, które ja przeznaczyłbym, powiedzmy, dla typowo męskiego grona. Ale to wkrótce. Co my tu jeszcze mamy? No, jak już jesteśmy przy Arabian Oud, to jest kaszmir. O tym też robiłem film. Bardzo fajny, świeży, owoce. Troszeczkę drzewny, ale tylko trochę. Bardzo fajny, uniseksowy zapach. Na każdą porę, wydaje mi się. To tak z grubsza by było tyle. Ja Wam jeszcze później zrobię kamerą takie zbliżenia, żebyście mogli to zobaczyć sobie bliżej. A tutaj też, co zbieram się już i nie mogę zrobić, to jest ASQ Abdul Samad Al Qurashi i tu jest olej. Olej nazywa się Safari, ale jest, powiem Wam, że takiego zapachu, mimo nawet tego, że to jest olej, ale takiego zapachu nie wącha się co dzień. To jest coś pięknego, to jest normalnie poezja zapachów, to jest Ferrari, powiedzmy, wśród zapachów, moim zdaniem. Zrobię o nim dłuższy kiedyś film, nakręcę coś więcej. Tutaj mam takie większe próbki. Pokazywałem już Wam te. To jest z Hindaldud. Dwa zapachy z tej kolekcji. No, bardzo, bardzo mnie ujęły. Ale niestety cena ich to jest, wiecie, to jest wręcz coś niemoralnego, żeby to można było sobie kupić. A więc na ten czas muszą mi wystarczyć tylko próbki, ale naprawdę coś pięknego. Powiem Wam, że jeden z tych zapachów, wydaje mi się, że ten w środku, to jest, on kosztuje, oczywiście u nich w sklepie można go kupić taniej, ale w tej chwili, gdzie można go kupić na internecie, on kosztuje ponad 1000 euro. Także udowy taki. Także swoją cenę ma. I tu mam jeszcze z takich większych, powiedzmy, próbek. No i to jest, też pokazywałem Wam chyba na rozpakowaniu, to jest Clive Christian L, C i V. A więc C, no ten taki jeden z tych takich znanych, bardziej fajny, skórzany zapach. I co, chyba doszliśmy do końca. Mówię, no to nie jest wszystko, ale powiedzmy, to jest taka większa połowa, może nawet 3/4 mojej kolekcji. A więc tyle, ile mogłem, to Wam pokazałem. Oczywiście jeszcze w międzyczasie, tak jak mówiłem, jest tutaj kilka zapachów, o których Wam jeszcze nie wspominałem, a więc postaram się nakręcić jeszcze jakieś filmy co do tego. I to by było na tyle. Widzimy się po chwili. Witam ponownie. No, tak jak widzieliście, tak właśnie mniej więcej wygląda moja kolekcja, moje zbiory, a właściwie większa ich część. Podejrzewam, że może kiedyś, wiecie, jak znajdę jeszcze chwilę czasu, może dogram resztę tej mojej kolekcji, ale to kiedyś w przyszłości. Jeśli macie jakieś pytania odnośnie zapachów, któryś konkretnie, to proszę pisać komentarze pod spodem, a tymczasem trzymajcie się, hej!